Cześć, tu Diana, bardziej lubię książki niż ludzi i zdradzę Wam dzisiaj jedną rzecz. Ja zabijam rośliny dotykiem i ten film jest dla wszystkich kwiatków, które zabiłam. A było ich sporo, większość mojego życia kwiaty mnie się w ogóle nie trzymały. Być może ma to związek z tym, że w którymś momencie zapominałam je podlewać? Ale są też gatunki odporne i na mnie. Prezentuję Wam moją przepiękną monsterę, a przynajmniej jej kawałek. Niedługo dojdziemy do takiego stanu, że będziemy musiały zdecydować, kto zostaje w mieszkaniu, ona czy ja. Z wiekiem też zauważyłam, że coraz bardziej próbuję się zaprzyjaźnić z roślinami i czasami mi się to udaje. Ja generalnie kocham rośliny, kocham swoją chałupkę na wsi, ale nie zawsze rośliny kochają mnie. To znaczy, kiedyś kupiłam sobie szczawika, który jest przepiękny, bo ma przepiękne liście. Umarł po półrocznym pobycie u mnie. Oddałam go mamie i tam rośnie jak głupi, śmiejąc się ze mnie szyderczo. Ale być może zastanawiacie się, dlaczego opowiadam Wam dzisiaj o kwiatkach, ano z okazji nowej książki Łukasza Skopa Kwiaty bez ogródek. Łukasza możecie kojarzyć z bloga, możecie go kojarzyć z Instagrama, który bardzo polecam, możecie też go kojarzyć z wcześniej wydanego Zielnika i z telewizji. W telewizji też występuje. I tym razem mamy przed sobą 40 opowieści o kwiatach razem z praktycznymi poradami, jak o nie dbać. Jeśli myślicie o tym, żeby mieć kwiaty w ogrodzie przez cały rok, jeżeli chcecie wiedzieć, jak o nie dbać, jak przycinać albo nie przycinać, jak sadzić, gdzie sadzić, kiedy sadzić, z jakimi innymi roślinami sadzić, jaki w ogóle wybrać gatunek, to ta książka będzie super. Myślę, że będzie super zwłaszcza dla początkujących ludzi, którzy chcą się wykazać w ogrodnictwie, dlatego że ilość wyborów, które są przy sadzeniu kwiatków, jest olbrzymia i można się w tym pogubić. Ta książka będzie naprawdę bardzo fajnym przewodnikiem. A ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie sprzedała Wam kilku ciekawostek, które możecie znaleźć w tej książce. Bo czy wiedzieliście na przykład, że ciemierniki należą do roślin śmiertelnie trujących i były kiedyś wykorzystywane do tworzenia trucizn? Wiara w uzdrowicielską moc ciemiernika białego sięga czasów Homera i Hezjoda. Według średniowiecznych legend poganie otruli świętego Marcina ciemiernikiem, ale święty ocalał dzięki sile swoich modlitw. W Anglii stosowano go jako odstraszacz na wiedźmy, a niektórzy historycy uważają, że z powodu zatrucia ciemiernikiem zmarł Aleksander Wielki. Do śmiertelnie trujących roślin należą również piękne wawrzynki. Zjedzenie 10-12 jagód z krzaka może spowodować śmierć u dorosłego człowieka, a u dziecka może to być nawet jeden owoc. Łacińska nazwa rodzajowa wawrzynka, Dafne, wzięła się od greckiej nimfy Dafne, której zakochał się sam Apollo. A polska nazwa natomiast, wawrzynek wilcze łyko, może pochodzić od twierdzenia, że kilka owoców wawrzynka jest w stanie zabić nawet wilka. Natomiast w czołówce najbardziej niebezpiecznych roślin ogrodowych, a w Księdze Rekordów Guinnessa na pierwszym miejscu pospolitych roślin trujących, jest rącznik. Za dawkę śmiertelną dla osoby dorosłej uważa się spożycie od 4 do 8 nasion, a u dzieci zaledwie 3. Jest coś takiego jak fenologiczne pory roku, to fazy cyklu rozwoju przyrody. Są wyznaczane przez m.in. rozwój liści, kwitnienie, rozsiewanie nasion czy zrzucanie liści. W naszej szerokości geograficznej wyróżniamy przedwiośnie, wczesną wiosnę, pełnię wiosny, wczesne lato, lato, wczesną jesień, jesień i zimę. Co ciekawe, pierwsze zapiski fenologiczne były odnotowywane w latach 1480-1527 na Akademii Krakowskiej w Polsce, a Karol Linneusz zapoczątkował nowoczesne obserwacje fenologiczne w połowie XVIII wieku i od tego czasu rozwija się w Europie sieć stacji fenologicznych. Najstarszą rośliną nasienną była Elkinsia polymorfa, paproć z późnego Devonu rozsiewająca pierwsze nasiona. Pierwszy ważny naturalny związek organiczny został wyodrębniony z kory wierzby i to był kwas salicylowy. Zrobił to w 1828 roku niemiecki chemik Johann Andreas Buchner. Z kwasu salicylowego produkuje się m.in. aspirynę. I co ciekawe, jeżeli opryskamy roślinę roztworem wody z aspiryną, zachowa się ona tak, jakby była atakowana przez szkodniki, uruchamia swoje systemy obronne i dzięki temu będzie przygotowana na prawdziwy atak szkodników. Istnieje około 550 gatunków pierwiosnków, w Polsce dziko występuje 5. Magnolie są uważane za jedne z najstarszych ewolucyjnie roślin kwiatowych. Płatki kwiatów magnolii można jeść na surowo. Autor pisze, że są chrupiące i soczyste jak plasterki melona, a przy tym kwaskowate. Pierwsza magnolia trafiła do Europy w 1688 roku, a sama nazwa magnolia pochodzi od francuskiego botanika Pierre'a Manola, który zasłużył się dla uporządkowania systematyk roślin i jako pierwszy opublikował koncepcję przyporządkowania ich do poszczególnych rodzin. Piękne hiacynty mają dosyć smutne mitologiczne pochodzenie, bo hiacynt był spartańskim królewiczem, był też kochankiem Apollina. O hiacynta był zazdrosny Zefir i spowodował on śmierć hiacynta w najgorszy z możliwych sposobów, bo z ręki Apollina. I z krwi tragicznie zmarłego hiacynta wyrósł kwiat, który dzisiaj jest symbolem smutku i żalu. W starożytności też oznaczał żałobę, ale z drugiej strony oznaczał również radość, rozkosz i miłość. Istnieje ponad 3000 zarejestrowanych odmian tulipanów. Rosnące dziko lilaki pospolite według legendy są kwiatami, które upodobały sobie wróżki. A wróżki jak to wróżki potrafią być miłe, ale też wredne, więc w staroangielskiej tradycji podarowanie komuś bukietu lilaków przynosi pecha. A sama nazwa lilak pochodzi od perskiego imienia lila, które oznacza wieczór.
Charles Plumier był francuskim botanikiem i podróżnikiem, największym odkrywcą w dziedzinie botaniki w XVIII wieku. I to on jako pierwszy nadał roślinom nazwy pochodzące od nazwisk wybitnych osobistości. Fuksja pochodzi na przykład od Leonarda Fuksa, Lobelia od Matthiasa de Lobela, Magnolia od Pierre'a Manola, o tym już mówiłam wcześniej, Kluzja od Karola Kluziusza, a Begonia od Michela Begona. Aksamitki są w niektórych krajach kwiatami kultowymi, pochodzą z Meksyku, są nazywane kwiatami zmarłych i są symbolem święta Dia de Muertos, czyli Dnia Zmarłych. Meksykanie wierzą, że dusze zmarłych są przywoływane przez aksamitki i ucztują i świętują razem z żywymi. Być może zaobserwowaliście kiedyś, jak rośliny zwracają się ku słońcu. Zjawisko to nazywa się fototropizmem. Pierwszą rośliną, która została otrzymana z nasiona i wydała kwiaty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jest cynia. Zakwitła na pomarańczowo w 2016 roku. Autor celnie podsumowuje, że skoro poradziła sobie w kosmosie, to z pewnością poradzi sobie też w Twoim ogrodzie. I na koniec mamy jeszcze chryzantemy. Nam kojarzą się przede wszystkim jako symbol Dnia Wszystkich Świętych, ale na przykład w Australii chryzantemy wręcza się tradycyjnie na Dzień Matki. W Stanach Zjednoczonych kojarzą się z radością i optymizmem, a w Japonii 9 września obchodzony jest Narodowy Dzień Chryzantemy, znane również jako święto szczęścia. Zobaczcie, jak czas, w którym roślina kwitnie, ma wpływ na jego odbiór, losy i postrzeganie w kulturze. Co ciekawe, ja nie miałam o tym pojęcia, kwiaty chryzantem są jadalne, chociaż do celów kulinarnych wykorzystuje się specjalne odmiany, więc nie wiem, czy takie ze sklepu w listopadzie można jeść. W chińskiej kuchni z płatków chryzantem zaparza się również herbatę. Bardzo to wszystko ciekawe, prawda? Ja czuję się ogromnie zainspirowana do tego, żeby zrobić coś w swoim ogrodzie, chociaż osobiście dodałabym jeszcze jeden rozdział do tej książki Kwiaty odporne na ludzi. Czego jeszcze dowiecie się z tej książki? Ano na przykład tego, jak rozmnażają się poziomki. Skąd rośliny wiedzą, kiedy mają rosnąć? Co było pierwsze, nasiono czy roślina? Jaki jest przepis na głowiaste wierzby? Jakie kwiaty świecą w ciemnościach? I co róża ma wspólnego z ścieklizną? I to wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do lektury. Osoby, które na co dzień żyją w przyjaźni z kwiatami i z roślinami, myślę, że mogą dowiedzieć się dużo ciekawych i fajnych rzeczy z niej. Natomiast dla osób, które tak jak ja zabijają rośliny dotykiem, ta książka pokazuje, że jest nadzieja. Trzymajcie się ciepło, zasubskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.